Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich na konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj na konferencji planowaliśmy, iż będzie obecny nasz lider, pan premier Jarosław Kaczyński, ale z uwagi na nagłe obowiązki nie mógł się dzisiaj pojawić. W związku z tym w konferencji w jego zastępstwie weźmie udział szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Mariusz Błaszczak, który jest obecny w towarzystwie pana posła Mariusza Kamińskiego oraz pana posła Macieja Wąsika. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Mariusz Błaszczak. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, 10. kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przejdzie do historii jako kadencja, w której łamane są zasady parlamentaryzmu, w której łamane jest prawo w sposób rażący, łamana jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Za to wszystko odpowiada marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Po kolei. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, który jest największym klubem parlamentarnym, nie ma swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu, dlatego że koalicji 13 grudnia nie spodobała się kandydatura pani marszałek Elżbiety Witek. Nie jest zachowany parytet w komisjach sejmowych. Do komisji śledczych wybierani są nie wszyscy posłowie zgłoszeni przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Wykluczani z obrad są posłowie, jeżeli odważą się, a są odważni, mieć inne zdanie, inne stanowisko, są wykluczani z obrad. Również mamy do czynienia z przykładem bez precedensu łamania prawa, które polega na pozbawieniu mandatów poselskich panów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Stało się tak na skutek działań marszałka Szymona Hołowni. To jest łamanie konstytucji. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wprost, że Sejm jest złożony z 460 posłów. Dziś nie ma takiej reprezentacji w polskim Sejmie. Zresztą to wszystko, co wydarzyło się w związku właśnie z łamaniem prawa przez marszałka Hołownię w stosunku do posłów Kamińskiego i Wąsika, było przecież rozpatrywane przez Sąd Najwyższy. Dokumenty w tej sprawie są jednoznaczne, wskazujące na łamanie prawa przez marszałka Sejmu, ale przez marszałka Hołownię te orzeczenia są ignorowane. Marszałek Sejmu zamienia polski parlament, polski Sejm w pośmiewisko. Skoncentrowany jest na własnej popularności, tymczasem jest odpowiedzialny za funkcjonowanie polskiego Sejmu i ta odpowiedzialność w ogóle nie przystaje do aktywności marszałka Szymona Hołowni. No i kolejna sprawa, z którą mamy do czynienia, to próba oskarżenia panów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika o to, że rzekomo nielegalnie uczestniczyli w głosowaniu, co jest już samo w sobie absurdem. No ale o tej sprawie sami panowie powiedzą za chwilę w szczegółach. Poprosimy o pierwszy materiał filmowy. Chcielibyśmy Państwu przypomnieć wypowiedź Donalda Tuska z 24 stycznia tego roku. To było dzień po tym, jak wyszliśmy z więzień. Sprawa panów Kamińskiego i Wąsika się nie skończyła. Sprawa panów Kamińskiego i Wąsika się zaczęła. To, co robili przez ostatnie 8 lat, także zasługuje na zainteresowanie organów ścigania. Szanowni Państwo, mój komentarz do tego. Otóż lider koalicji 13 grudnia, pan Donald Tusk, zapowiedział dalsze represje wobec mnie, wobec Macieja Wąsika. Stało się to dzień po wyjściu naszym z więzienia i te dalsze represje następują. Ta konferencja jest zwołana, żeby poinformować opinię publiczną o kolejnych represjach. Zostaliśmy wezwani z ministrem Wąsikiem na najbliższy czwartek do prokuratury w celu ogłoszenia nam zarzutów jakoby nielegalnego udziału w głosowaniach w Sejmie. Traktujemy te działania prokuratury jako aktywne włączanie się w zwalczanie opozycji w naszym kraju. Są to działania całkowicie bezprawne, świadczące o służalczości wielu ludzi w prokuraturze. Rzecz dla mnie całkowicie nieakceptowalna, niebywała.
Przypomnijmy Państwu, w jakich okolicznościach wzięliśmy udział w tym głosowaniu. Prosimy o film. Wyjaśniam, bo rozumiem, że pojawienie się posłów Kamińskiego i Wąsika wywołało emocje na sali. Panie pośle, proszę usiąść. Chcę poinformować Państwa o stanie faktycznym. Mogę? Panie pośle, proszę usiąść. Stan faktyczny jest następujący. W dniu dzisiejszym, po dostarczeniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości wyroku sądu w sprawie obu wspomnianych panów posłów, podpisałem postanowienie o wygaszeniu ich mandatów, dołączając do niego... Moment. Dołączając do niego list proszący o powstrzymanie się panów posłów od wykonywania obowiązków związanych z mandatem posła. Jednocześnie, mając świadomość tego, że służy obu panom procedura odwoławcza do Sądu Najwyższego, wstrzymałem się z podejmowaniem wszelkich kolejnych działań, takich jak na przykład stwierdzenie o wstąpieniu na ich miejsce kogoś innego do czasu zakończenia procedury odwoławczej, która obu panom przysługuje. Z wypowiedzi medialnych wnoszę, że obaj panowie takie zażalenie na moją decyzję do Sądu Najwyższego złożą, a w związku z powyższym za 10 dni powinniśmy mieć decyzję Sądu Najwyższego w tej sprawie, która będzie kolejnym krokiem pozwalającym nam podjąć kolejne decyzje. Z przykrością muszę odnotować, że nie odnieśli się panowie pozytywnie do treści mojego listu i do mojej prośby. Natomiast tak jak powiedziałem, wszystko jest zgodne z prawem i następne czynności będą przeze mnie podejmowane po uzyskaniu stanowiska w tej sprawie Sądu Najwyższego. To tyle gwoli informacji, żebyście państwo wszyscy mieli ją kompletną. Panie pośle, pan Kamiński zwraca uwagę, że nie... Moment, chwileczkę, teraz ja mówię. Nie otrzymał jeszcze ode mnie tej korespondencji, więc rozumiem, że nie czuję się zobowiązany treścią tej korespondencji i prośbą. Być może tak samo było w przypadku pana posła Wąsika. Cierpliwości, nic się tu nie pali. Młyny sprawiedliwości mielą w odpowiednim tempie. Dojdzie korespondencja, panowie złożą zażalenie, Sąd Najwyższy się wypowie i będziemy tę sprawę procedować dalej. Nie eskalujmy rzeczy tam, gdzie nie musimy ich eskalować. Prezydium Sejmu. Szanowni Państwo, skorzystaliśmy z drogi odwoławczej do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy wypowiedział się w obu sprawach, uchylając postanowienie marszałka Hołowni o wygaszeniu nam mandatu. Dlatego uważamy, że nadal jesteśmy posłami. Stwierdził także Sąd Najwyższy w uzasadnieniu, że wyrok z 20 grudnia nie ma wobec nas żadnej mocy prawnej. W związku z tym nie ma żadnego powodu, żebyśmy nie wykonywali swojego mandatu posła. Dlatego ten mandat wykonywaliśmy. Mało tego, pogląd taki prezentowała także chyba Kancelaria Sejmu. Jeśli można poprosić o następny slajd. Widzicie Państwo tutaj screen z mojego telefonu. Zaręczam, że podobne SMS-y dostawał także Mariusz Kamiński. Na tym screenie widzicie zaproszenie chociażby na Komisję Administracji Spraw Wewnętrznych w dniu 28 grudnia, czyli już po fakcie naszego głosowania. Ja przypomnę, że my 21 grudnia wzięliśmy udział w 7 głosowaniach i za to dzisiaj prokuratura chce nam stawiać zarzuty. Ale sama kancelaria, jak i słyszeliście Państwo, marszałek Hołownia traktował nas jako posłów, bo byliśmy posłami, więc naszym obowiązkiem było wykonywanie tego mandatu. Szanowni Państwo, widzicie reakcję i wypowiedzi marszałka Hołowni. Gdyby był przekonany, że dochodzi do przestępstwa, miał wszelkie możliwości, żeby podjąć działania, które by temu zapobiegły, chociażby wyłączając nam karty do głosowania, zarządzając przerwę. Szanowni Państwo, wzięliśmy udział w 7 głosowaniach tego dnia. Żadne z tych głosowań do tej pory nie zostało podważone z uwagi na to, jakoby miałyby w tym głosowaniu brać udział osoby nieupoważnione. No,
Naprawdę, no jest to sytuacja kompletnie absurdalna. Marszałek Sejmu zwracał się do nas z prośbą, jak państwo słyszeliście, o to, żebyśmy się powstrzymali do rozstrzygnięcia przed Sąd Najwyższy. I państwo widzieliście, że podszedłem do marszałka, on mówił, że wysłał jakiś list do nas w tej sprawie. Tego dnia tego listu nie otrzymaliśmy, w związku z tym nawet nie mogłem kurtuazyjnie odnieść się do jego próśb, a tylko do jego wypowiedzi z mównicy sejmowej. I dziś prokuratura w najbliższy czwartek, ja na godzinę 10 zostałem wezwany, Maciej na 12, chce nam z tego tytułu stawiać zarzuty. W sytuacji, kiedy decyzja marszałka Hołowni o unieważnieniu naszych mandatów, o wygaszeniu, przepraszam, naszych mandatów, rzeczywiście spotkała się z odpowiedzią Sądu Najwyższego. 5 stycznia Sąd Najwyższy, jedyna uprawniona ku temu izba, zgodnie z obowiązującą cały czas ustawą o Sądzie Najwyższym, anulowała decyzję marszałka Hołowni, a w związku z tym, że otrzymaliśmy za pośrednictwem poczty wezwanie w celu postawienia nam zarzutów, ogłoszenia zarzutów, wystąpiliśmy jeszcze raz do Sądu Najwyższego o potwierdzenie prawomocności wydanego wcześniej orzeczenia. I w dniu wczorajszym, szanowni państwo, otrzymałem z Sądu Najwyższego kolejne pismo. Ja może tylko zacytuję. To jest pismo dotyczące właśnie wygaśnięcia mandatu. I Sąd Najwyższy wypowiada się w ten sposób, że postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia jest prawomocne od 5 stycznia, czyli te anulujące decyzje Hołowni o wygaszeniu naszych mandatów. I w drugim punkcie, co jest niesłychanie istotne, Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odnosi się do późniejszego postanowienia Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, że te orzeczenie zapadło w warunkach nieważności postępowania oraz z rażącym naruszeniem konkretnych tutaj artykułów przytoczonych ustawy o Sądzie Najwyższym i jako takie pozbawione jest mocy prawnej. Szanowni państwo, w świetle tych orzeczeń Sądu Najwyższego, podkreślam, jedynej zgodnie z obowiązującą ustawą izby tego sądu, która tego typu sprawy rozpatruje, dalej jesteśmy posłami, dalej mamy mandaty. Szanowni państwo, naszym obowiązkiem 21 grudnia było wzięcie udziału w głosowaniach. My nie możemy jako posłowie, którzy są też w opozycji do marszałka Hołowni, ulegać jego prośbom. On miał wszelkie instrumenty, żeby uniemożliwić nam głosowanie. Nie zrobił nic. Te głosowania nie zostały podważone, one dalej obowiązują. Między innymi wybraliśmy nowy skład Państwowej Komisji Wyborczej, obecny skład. Jeżeli brały w tym udział osoby nieuprawnione, doszło do przestępstwa. To sugeruje prokuratura. To prokuratura chce w czwartek najbliższy uczynić, ogłosić nam zarzuty. To jest niebywały skandal. To jest dowód na zwalczanie opozycji wprost. Mieliśmy pełne prawo i obowiązek wobec naszych wyborców i wobec mandatów, jakie sprawowaliśmy jeszcze, ponieważ nie zostały one wygaszone. Ja dodam więcej. W wypadku moim, w połowie stycznia, czyli znacznie później, marszałek Hołownia zdecydował się opublikować decyzję o wygaszeniu mojego mandatu w Monitorze Polskim. W wypadku pana ministra, pana posła Macieja Wąsika, do tej pory taka publikacja nie nastąpiła. To oznacza, że Sejm obraduje wprost w niekonstytucyjnym składzie. 460 posłów stanowi konstytucja, to co przytoczył przed chwilą minister Błaszczak. A marszałek Hołownia pytany, prawda, publicznie, jaka jest liczba posłów, odpowiada z pełną nonszalancją, że 459 i tak może będzie do końca kadencji. No jest to sprzeczne z konstytucją. Mamy do czynienia z kolejnym aktem bezprawia. My, jako osoby, nie zemdlejemy, proszę państwa, w czwartek w prokuraturze. Przedstawimy swój punkt widzenia, ale chcemy jasno powiedzieć i opinii publicznej, i prokuratorom, z którymi się spotkamy, że są to akty całkowitego bezprawia i są na to dokumenty i postanowienia Sądu Najwyższego wydane zgodnie z obowiązującą ustawą o Sądzie Najwyższym. Szanowni państwo, traktujemy to
wezwanie do prokuratury jako zemstę polityczną Donalda Tuska, tą, którą zapowiedział 24 stycznia. I chciałem powiedzieć, że te represje dotykają nie tylko nas, ale chociażby mojej rodziny. Moja żona, która wobec mojej żony, która pracuje w instytucji publicznej, wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Chyba nadgorliwy urzędnik stwierdził, że nawoływała ona do, uwaga, demonstracji antypaństwowych. To jest jak gdyby język jakby ze stanu wojennego. A także okazywała publicznie zażyłość z posłem na Sejm. Rozumiem, że chodzi o mnie. No tak to jest, rzeczywiście nasze małżeństwo jest zażyłe. Chciałem powiedzieć tak, że nie boimy się żadnych represji ze strony Donalda Tuska. Nie zastraszy nas, tak jak powiedział minister Kamiński, nie będziemy mdleć w prokuraturze, będziemy twardo prezentować swoje stanowisko.